Dominikanin ojciec Paweł Górzyński skomentował orgię księży. Nie milknął echa skandalicznej imprezy, którą księża zorganizowali w budynku należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Zabawa miała charakter czysto seksualny. Duchowni mieli zamówić pracownika seksualnego, a także zażywać tabletki na potencję. Gdy mężczyzna świadczący usługi seksualne stracił przytomność, jedna z osób wezwała pogotowie. Pozostali uczestnicy imprezy nie chcieli jednak wpuścić ratowników medycznych, którzy ostatecznie weszli do środka, ale dopiero po interwencji służb mundurowych. Dominikanin nie wytrzymał. Jest rozpusta, rozpasanie, bezrozum. Do wydarzenia w Dąbrowie Górniczej odniósł się dominikanin ojciec Paweł Górzyński. To, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej, to jest czubek góry lodowej. W tej chwili, w mojej ocenie, patrząc na dynamikę społeczną, Kościół w Polsce jest w fazie schyłkowego cesarstwa rzymskiego. Jest rozpusta, rozpasanie, bezrozum, nieświadomość tego, co się wokół dzieje, wydawanie buńczucznych oświadczeń, okazywanie swojej władzy i potęgi, a to wszystko jest kolos na glinianych nogach. Zdaniem ojca Pawła Górzyńskiego skandale z udziałem księży przekładają się na coraz mniejszą liczbę chętnych do seminariów. Można by mnóstwo rzeczy tutaj przytaczać, takich seks-afer jak ta w Dąbrowie Górniczej, większych lub mniejszych, jest naprawdę wystarczająco dużo, żeby podjąć pewne reakcje, ale tych reakcji nie ma. Na koniec dominikanin stwierdził, że księża w Polsce wciąż relatywnie czują się bezpiecznie, a ja mówię wyraźnie, to jest schyłkowy okres cesarstwa rzymskiego. Barbarzyńcy już stukają do drzwi, już kruszą nasze mury, podsumował duchowny. Księża z parafii w Dąbrowie Górniczej podliczyli straty po pożarze. Suma zaskakuje. Oszacowano straty po pożarze drzwi bazyliki parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Mogą wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do ich podpalenia doszło po zorganizowaniu przez księży imprezy z udziałem pracownika seksualnego. Do podpalenia drzwi kościoła Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, województwo śląskie, doszło w nocy z 21 na 22 września. O parafii zrobiło się głośno, gdy ujawniono, że kilka dni wcześniej księża z Dąbrowy Górniczej wzięli udział w imprezie z udziałem pracownika seksualnego. Spotkanie zorganizowano na plebanii w służbowym mieszkaniu redaktora Sosnowieckiego, dodatku niedziela. Strażacy z Dąbrowy Górniczej przekazali, według ustaleń policji, sprawcą podpalenia był 38-letni mężczyzna. Ksiądz Andrzej Stasiak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, kilka dni po podpaleniu oszacował straty po pożarze. Według duchownego należy wymienić dwa skrzydła drzwiowe. Jedno z nich zostało poważnie zniszczone. Duchowny przekazał, że na pokrycie strat potrzeba ponad 60 tysięcy złotych, poinformował lokalny portal Dąbrowa Górnicza, naszemiasto.pl. Proboszcz Dąbrowy Górniczej potępiał czyn księdza Tomasza Z. Do afery w swojej parafii nawiązał w niedzielę ksiądz Andrzej Stasiak, proboszcz bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej. Wyjaśnił parafianom, że ksiądz Tomasz S., proboszcz używał jego pełnego nazwiska, trafił do nich przed 2 laty na własną prośbę. Do jego obowiązków należało m.in. szefowanie archiwum, głoszenie kazań czy rozdawanie komunii. Proboszcz podkreślił, że skompromitowany duchowny nie nauczał katechezy. Zdecydowanie odciął się też od współpracownika, czyn którego dopuścił się ksiądz Tomasz, potępiam. Nie godzę się na takie zachowanie. Mam świadomość zgorszenia i wystawiania wiary na próbę, ale nie można reagować na to aktami wandalizmu, powiedział ksiądz Stasiak. W ten sposób proboszcz nawiązał do podpalenia drzwi bazyliki, do którego doszło w czwartek 21 września. Zaapelował też, by nie nakręcać spirali nienawiści.
Księża zgrzeszyli. Biskup apeluje do wiernych o modlitwę i post. Aferę skomentował też biskup Grzegorz Kaszak, którego list został odczytany we wszystkich kościołach diecezji sosnowieckiej w niedzielę 24 września. Biskup poinformował, że wezwał podległych mu księży do podjęcia pokuty i odprawienia nabożeństwa ekspiacyjnego, oczyszczającego, pokutnego. Dziś zwracam się do was, umiłowani w Chrystusie Panu, z prośbą o modlitwę i post, narzędzia zwycięstwa nad szczególnie silnym złem niszczącym człowieka, które wskazał nam nasz Zbawiciel, napisał. Hierarcha poprosił też wiernych, aby modlili się i wspierali obolałych i zawstydzonych księży, a także wszystkich tych, którzy nie zrobili nic złego, a bardzo cierpią i jest im bardzo trudno. Dodał, że chodzi tu między innymi o osoby świeckie, siostry zakonne i katechetów. Ksiądz Kazimierz Sowa nie wytrzymał. Apeluje o zdecydowane reakcje Watykanu. Do tych wydarzeń odniósł się na swoim facebookowym profilu ksiądz Kazimierz Sowa. Na wstępie wpisu podkreślił, że według jego wiedzy nie jest to pierwszy skandal na tle seksualnym, a konkretnie homoseksualnym w tej diecezji. Kilka lat temu Watykan rozwiązał diecezjalne seminarium duchowne. Mieściło się w Krakowie. Jedną z przyczyn miało być zachowanie i skłonności homoseksualne osób kierujących tą instytucją. Duchowny przypomniał również tragiczne wydarzenia Sosnowca z marca bieżącego roku, podczas których doszło do śmierci dwóch księży. Całkiem niedawno Sosnowcem wstrząsnęła śmierć dwóch duchownych, zabójstwo i samobójstwo. Przyczyny tego zdarzenia nie zostały do tej pory wyjaśnione, ani tym bardziej podane do publicznej wiadomości, co nie uspokoiło głosów opinii publicznej, mówiących o seksualnym podłożu tej zbrodni. Na koniec ksiądz zaznaczył, jak bardzo potrzebna w takich przypadkach jest zdecydowana reakcja Watykanu, wyznaczenie nowego biskupa dla tej diecezji.